Wynik przytłaczający, to dużo mówić. Tak jak widać. Z czego ta wasza gra wynikała? W pierwszej kwarcie wydawało się, że macie kontrolę nad spotkaniem, wygrana ta kwarta, a potem po prostu było coraz gorzej. No tak, myślę, że dzisiaj najbardziej ciężko, żeby czegoś się odnieść, bo w ataku nie trafialiśmy seryjnie rzutów, nic nie wpadało, a w obronie po prostu myślę, że te nasze nietrafione rzuty przełożyły się na to, że nie broniliśmy w pewnym momencie, że każdy był myślał tylko o ataku, żeby coś wpadło, a była też dziura w obronie, straciliśmy 88 punktów w domu, no, o wiele za dużo. Troszkę wstyd. Tak, jak najbardziej, no, szczególnie przed fanami, którzy przyszli dzisiaj licznie na ten mecz, no, na pewno jest nam wstyd i no, mam nadzieję, że takie spotkanie się nie powtórzy już. Trochę nie wyglądacie jak zespół. Dlaczego to tak wygląda? Jakby nie było w ogóle systemu w waszej grze, zarówno w ataku, jak i w obronie. Z czego to wynika? No ale myślę, że to jest pytanie bardziej do trenera niż do zawodnika, więc no, ciężko mi się odnieść. Miał pan bardzo dobre otwarcie tego spotkania, dwie trójki z rzędu. Wydawało się, że to jest mecz, który fajnie wejdziecie i że będziecie dawać rytm i dyktować warunki. No tak, tak, zaczęliśmy bardzo fajnie, a potem mówię, no było coraz gorzej. Gdzieś te nasze założenia, myślę, uciekły. Tref odskoczył i potem już tak naprawdę kontrolował to spotkanie. Jak dzisiaj było tak słabo, to jak będzie w sobotę ze Stelmetem, który wydaje się dużo silniejszy od Trefla? No, mam nadzieję, że będzie lepiej, że pokażemy, że zaczną te rzuty na naszej hali będą wpadać, bo to jest dla nas w tym momencie najważniejsze, żeby te rzuty, które mamy, bo dzisiaj było mnóstwo w pierwszej czy w drugiej kwarcie było mnóstwo otwartych pozycji. W trzeciej, w czwartej też było mnóstwo, po prostu nie wpadało. Mam nadzieję, że w sobotę będą te rzuty wpadać. Początek tego meczu wskazywał, że to będzie raczej wyrównany pojedynek, ale co tu dużo kryć, sprawiliście dzisiaj czarnym w Gryfi lanie. No, wynik mówi sam za siebie, no, różnica 37 punktów, można to nazwać laniem, ale tak jak pan powiedział, początek tego nie zapowiadał, później z biegiem meczu zaczęliśmy lepiej bronić, do przerwy straciliśmy tylko 25 punktów, po przerwie 26, więc należy się cieszyć z takiej dobrej obrony. Ale wydawało się, że możecie mieć w tym meczu dużo kłopotów, bo nie ma Brauna, właściwie graliście zawodnikami, którzy, no co tu dużo kryć, zbyt wielkiego albo nawet dużego doświadczenia w lidze. Nie mają. Może tego doświadczenia nie mają. Piotrek ma, bo już parę lat gra w Ekstraklasie, a Łukasz dzisiaj naprawdę zagrał bardzo dobrze i myślę, że z każdym następnym meczem będzie grał jeszcze lepiej. Po takim meczu co byś poradził zawodnikom czarnych, bo 37 punktów zebrać do plecaka we własnej hali to nieczęsto się zdarza. I to trochę deprymujące, to tu dużo kryć. No może tak, ale no, ja niech się nie załamują i walczą w następnym meczu. No, każdemu może się przydarzyć gorszy mecz. My też ostatnio przegraliśmy z Turowem, po trzech dniach się podnieśliśmy i tak należy patrzeć w przyszłość.